ten utwór Kontro. Kontro ma trzy części, osiem części Kontro ma. O, pan ten zaręba, co gra na trzyrzędowej harmonii, zaręb kościelnych, że on umie wszystkie osiem części, a ja tylko umiem cztery. Ale mam kasetę, które ojciec nagrał na skrzypcach i tam jest całe osiem części. O, tej kasety. Roku z żoną, z synem prowadzimy gospodarstwo agroturystyczne na wiosce. 8 lat już. No goście przyjeżdżają, my im przygrywamy i akordeon, skrzypeczki, bębenek gramy, przyjmujemy gości. I mam ich do dziś. Miałem skrzypce od takiego pana, on nie żyje i jego ojciec nie żyje. Te skrzypce byli z kamian, kamianki są za Bugiem, od pan Bolesta z kamian, któryś dziadek nie żyje i ten jego syn nie żyje. To mam te skrzypce do dziś, oni mają 100 lat, to na nich grałem. Później miałem takie swoje skrzypce. Teraz mam skrzypce kupione w Anglii, to jest skrzypce rumuńskie. To są skrzypce rumuńskie. To już mam ich 3 lata. Bardzo dobre skrzypeczki i na nie grywam. Pojechałem do Kazimierza za 4 lata, przeszłem wszystko. Moja pani mówi, księżo Polska, panie Zdzisławie, pan tylko zajmie trzecie miejsce, bo ogromnie dużo jest konkurencji, że pan może będzie przysłaby tam. Ja mówię, pani Wandziu, jak ja zajęłem, mówię, temu 4 lata drugie miejsce, a czemu mam w tym za 4 lata tylko pierwsze? No, jak wchodziłem na scenę, no to taki góral. Jaskółka, tam taki, on w filmach gra. Panie Zdzisławie mówi, pan wchodzi na scenę, a mówi troszkę tam coś ma, żeby na krążenie. Ja mówię, no nic, no to dał mi setkę i kanapeczkę, jak to se pyknęłem, kanapkę zjadłem, weszłem na scenę i zajęłem pierwsze miejsce. To było w roku chyba 2005.
latach już mojej ciężkiej pracy, co jeździłem wszędzie, to dopiero dostałem złote basy za swoją muzykę. A tak, co jak gram na występie, to tylko gram dwie poleczki i dwa obereczki. To dla mnie to jest